Uprzejmie proszę księdza proboszcza Andrzeja Kieliszka o odczytanie Ewangelii. Jeśli to możemy, księdze proboszczu, może na scenę, bo wszyscy chcieli księdza proboszcza widzieć. To jest właśnie tak. Ewangelii według świętego Łukasza. W owym czasie wyszło rozporządzenie Cezara Augusta, żeby przeprowadzić spis ludności w całym państwie. Pierwszy ten spis odbył się wówczas, gdy wielkorządcą Syrii był Kwiryniusz. Wybrali się więc wszyscy, aby się dać zapisać, każdy do swego miasta. Udał się także Józef z Galilei, z miasta Nazaret do Judei, do miasta Dawidowego, zwanego Betlejem, ponieważ pochodził z domu i rodu Dawida, żeby się dać zapisać z poślubioną sobie Maryją, która była przemienna. Kiedy tam przebywali, nadszedł dla Marii czas rozwiązania. Porodziła swego pierworodnego syna, owinęła go w pieluszki i położyła w żłobie, gdyż nie było dla nich miejsca w gospodzie. W tej samej okolicy przebywali w polu pasterze, trzymali straż nocną przy swojej trzodzie. Naraz stanął przy nich anioł pański i chwała pańska zewsząd ich oświeciła, także bardzo się przestraszyli. Lecz anioł rzekł do nich: nie bójcie się, oto zwiastuję wam radość wielką, która będzie udziałem całego narodu. Dziś w mieście Dawida narodził się nam Zbawiciel, którym jest Mesjasz Pan. A to będzie znakiem dla was. Znajdziecie niemowlę owinięte w pieluszki, leżące w żłobie. I nagle przyłączyło się do anioła mnóstwo zastępów niebieskich, które wielbiły Boga słowami: chwała Bogu na wysokościach, a na ziemi pokój ludziom Jego upodobania. Bóg zapłać, bardzo gorąco dziękujemy. Uprzejmie proszę księdza biskupa o zajęcie głosu. Bardzo proszę. Też tutaj mieszkańcy prosili księży biskupie, żeby się mogli wszyscy księdza biskupa widzieć. Bardzo proszę na scenę. Chcę powiedzieć początek. Szczęść Boże wszystkim bardzo serdecznie. Witam całe zgromadzenie z panem wójtem, gospodarzami, organizatorami tej przepięknej imprezy, tego wigilijnego spotkania na 12 dni przed Wigilią Prawdziwą. Zaproszeni goście i wszyscy tu zgromadzeni. Wysłuchaliśmy tego fragmentu z Ewangelii według świętego Łukasza, który zwykle się odczytuje na Wigilii i który nam pozwala jakby otworzyć się na te okoliczności, na te fakty, jakie towarzyszyły najważniejszemu zdarzeniu w dziejach świata. Bo od tego zdarzenia liczy się w ogóle czas. Mianowicie od narodzin naszego Zbawiciela Jezusa Chrystusa. Myślę, że przytaczanie tej Ewangelii z tymi szczegółami, kto wówczas panował w całym cesarstwie, w tej prowincji, w której przyszedł na świat Jezus, jest potrzebne po to, żebyśmy mieli świadomość tego, że nie mamy do czynienia z jakąś pobożną opowieścią wymyśloną przez grupę natchnionych ludzi, ale że mamy do czynienia z faktem historycznym, osadzonym bardzo mocno w konkretnych realiach ówczesnego świata. Nie możemy powiedzieć, że gdyby to człowiek planował,
to zapewne 100 razy by się zastanawiał, czy to jest właściwy moment, ażeby posłać na świat swojego syna. No bo okoliczności były pod każdym względem niesprzyjające. I kiedy już tak tu pięknie odegrana scena zaczęła się rozgrywać, kiedy Józef wraz z Maryją, brzemienną swoją małżonką, zaczął pukać do coraz to kolejnych drzwi i wszędzie spotykał się z odmową, to Bóg mógłby powiedzieć: to ja zawieszam ten program pod tytułem realizacja planu zbawienia, poczekamy może na inny moment, bardziej sprzyjający. Ale tak się nie stało, na szczęście. Pomimo tych niesprzyjających okoliczności, Chrystus narodził się i cały zbawczy plan został przeprowadzony. Myślę, że to nas powinno jakoś zawsze przekonywać i upewniać, że również te przeszkody, jakie my spotykamy na co dzień, w swoim życiu, również wtedy, kiedy próbujemy jakieś dobro realizować, są do pokonania. Że jeśli one stanęły przed nami, to również Bóg widocznie ma jakiś swój plan. Jeśli odpowiednio wszystko rozegramy, jeśli bardziej zdamy się na łaskę, otworzymy się na Boga, to na pewno te przeszkody ustąpią. I to będzie tym większe nasze zwycięstwo, że z pomocą łaski Bożej uda się nam dokonać dzieła, które Bóg dał nam do wykonania. My wczoraj z księdzem Jarkiem byliśmy na takim podsumowaniu takiej oblackiej ojców oblatów inicjatywy, polegającej na tym, że oni 9 już rok z kolei biorą grupę młodzieży, wsadzają na rowery i jadą tysiące kilometrów w różne miejsca. W ubiegłym roku to było podsumowanie właśnie tego rajdu, który miał miejsce w ostatnie wakacje. Jechali do Anglii, przejechali ponad 5000 kilometrów. Cały ten rajd trwał 1,5 miesiąca mniej więcej. Niezwykły trud, ale jednocześnie bardzo piękne doświadczenie różnych spotkań z ludźmi, różnych sytuacji, też tego fizycznego trudu. No i między innymi opowiadali w tych wspomnieniach o takim zdarzeniu, że jak to w Anglii często bywa, pogoda taka jak dzisiaj, zimno i mokro, no oni na rowerach, przemoknięci cali, no i chciałoby się znaleźć jakieś schronienie, żeby to co najgorsze przeczekać. I wtedy spotykali w sklepie panią, która nie pytając o nic, tylko patrząc na to, jak wyglądają, zaprasza ich do domu. No, bardzo serdecznie ich przyjmuje, zastawia sucho stół, jeszcze dokupuje mnóstwo produktów, żeby wszyscy się najedli, a to grupa 37 osób, także całkiem niemała. No i można by się spodziewać, że w Anglii, jeśli już można się natknąć na człowieka wierzącego, to zapewne na Anglikanina. A się okazało, że nie, że to byli katolicy. I niezwykle się ucieszyli, kiedy się okazało w jakimś momencie, że ta grupa ma wśród siebie księdza i że odprawia w ich domu mszę świętą. Myślę, że to też jest jakiś taki symboliczny znak, takie zdarzenie, które napawa utuchą, że człowiek nie jest w stanie wszystkiego zaplanować, że za nas wiele rzeczy planuje Bóg. Bylebyśmy byli otwarci na Jego światło, potrafili odczytać Jego wolę, to wtedy zupełnie nasze życie inaczej się zaczyna toczyć. No dzisiaj mamy takie
odczucia słodko-gorzkie, bo jak Pan Wójt wspomniał i wiemy o tym wszyscy doskonale, pomimo że gromadzi nas tutaj bardzo radosna rzecz, wspominamy rodziny Jezusa, to jednak wspominamy też 34. rocznicę ogłoszenia stanu wojennego w Polsce. Stan wojenny mnie akurat zastał i księdza Andrzeja, bo jesteśmy z tego samego roku. Jest to okazja, żeby jeszcze raz to przypomnieć. Kiedy ja byłem na pierwszym roku seminarium, czyli zaczynałem seminarium i od razu takie w grudniu zderzenie z brutalną rzeczywistością, z takim autobusem, który stał przed gmachem naszego seminarium i dzień i noc na chodzie, bo zima wtedy była znacznie ostrzejsza niż w tym roku, ale on był na chodzie po to, żeby nas wyzwolić takie wrażenie, że za chwilę możemy być do tego autobusu załadowani i wywiezieni w nieznanym. Przecież nie wiadomo było, jak ten stan wojenny będzie się toczył, jakie wydarzenia nas czekają. No i pierwsze święta Bożego Narodzenia, ta niepewność, czy będziemy mogli pojechać po raz pierwszy do domu, czy nie, przepustki i tak dalej. Potem po jakimś czasie ten stan wojenny był odwołany formalnie, ale przecież zagrożenie nie minęło, jak wiemy, bo dopiero w 1984 roku został zamordowany błogosławiony ksiądz Popiełuszko, na przykład. Ale wszystko to przetrwaliśmy. My w seminarium wystawialiśmy może właśnie jakby na kanwie tego wszystkiego, co się wokół działo, na taką sztukę Wigilia na Syberii. I tam pokazywaliśmy, tak jak potrafiliśmy, że nawet na Syberii zesłańcy w jeszcze gorszych czasach niż te, w których my żyliśmy, potrafili cieszyć się właśnie pamiątką narodzin Chrystusa. Przeżywali pięknie właśnie Wigilię, chociaż była niezwykle skromna. Drodzy Państwo, ja chcę Wam tego życzyć, bo teraz w Polsce też jest sporo zamętu. Na naszych oczach dzieją się rzeczy dziwne i wydaje się nam zupełnie niepotrzebne. W tej dyskusji o Trybunał Konstytucyjny, którą wszyscy obserwujemy, a która jest prawdopodobnie tylko pretekstem, żeby wywoływać pewne awantury, no padają argumenty, myślę, że niemerytoryczne, bo nie o rację tu chodzi, tylko o wywołanie pewnego wrażenia, że coś się strasznego dzieje. Także myślę, że to wszystko obserwujemy i na to wszystko zwracamy uwagę i wszystkim się przejmujemy. Trzeba nam się modlić za naszą ojczyznę, bo pewne procesy, które się zaczęły i które, mamy nadzieję, mogą prowadzić w dobrą stronę, jeszcze zapewne będą doznawały wielu trudności. Bez wątpienia bardzo potrzebna jest modlitwa Polaków, modlitwa chrześcijan żyjących w Polsce, ażeby Bóg nami pokierował, żeby ta nadzieja, która nasze serca wstąpiła, nie została zaprzepaszczona. Oczywiście tu już życzenia padły ze sceny, bardzo piękne, więc ja chyba niczego lepszego nie powiem. Ale wszystkim Państwu życzę Bożego pokoju. Tego, żebyśmy potrafili, pomimo różnych trudności, cieszyć się z tego, że Bóg jest blisko, że jest Emmanuelem, Bogiem z nami. Przyszedł 2000 lat temu na świat i pozostał z nami. Jego moc, Jego światło są dostępne. Abyśmy byli otwarci, abyśmy chcieli to Boże światło przyjmować. Tego wszystkim życzę. Będzie pochwalony Jezus Chrystus.
umiłowanych świętych biskupów, gorąco dziękujemy Ci za to, że jesteś z nami, za Słowo Boże, za to, że zawsze możemy się do Ciebie zwracać z każdą prośbą i za to, że kolejny raz nie odmawiasz nam. Bóg Ci zapłać. Święta Bożego Narodzenia gromadzą nas wszystkich. Tak się składa, że dzisiaj to wyjątkowy czas oczekiwania zgromadził przyjaciół gminy Radzyń Podlaski. I takim jednym z nich jest pan Przemysław Czarny, wojewoda lubelski. Jest po raz pierwszy z nami jako wojewoda, bo od niespełna tygodnia pełni tą funkcję. Witamy Cię serdecznie, Przemku, na naszej uroczystości i dziękujemy Ci za wszystko, bo wielokrotnie zwracaliśmy się do Ciebie o pomoc. Wspierałeś naszą gminę wielokrotnie i tak w celach samorządowych i w osobistych. Ja osobiście jestem Ci bardzo wdzięczny za wszelaką pomoc, bo przyjaźń polega na pomocy. Uprzejmie proszę pana wojewodę Przemysława Czarnego o zajęcie głosu. Dobrze, że państwo usiedliście. Dłużej. Ekscelencjo, czcigodny księże biskupie, czcigodny księża, szanowny panie wójcie gminy Radzyń Podlaski, drogi mój przyjacielu Wiesiu, szanowni państwo, mieszkańcy gminy Radzyń Podlaski, mieszkańcy Radzenia Podlaskiego również. Dzisiaj jestem w podróży od godziny 7:30. Rano udaliśmy się najpierw na ulicę Królewską 3, aby zobaczyć snicz przy siedzibie Solidarności. Następnie udaliśmy się wraz z autokarem do Tarnogrodu na uroczystości związane właśnie z tym dniem, którym dzisiaj przychodzi nam przeżywać również tą piękną uroczystość opłatkową. Tam w Tarnogrodzie pochowany jest jeden z 9 poległych górników z kopalni Mujek, świętej pamięci Józef Liza, młody chłopak, 24-letni, który zginął wówczas. Zginął za to, żebyśmy sobie tutaj dzisiaj w szkole publicznej, w zespole szkół gminy Radzyń Podlaski mogli swobodnie świętować prawdę o Bożym Narodzeniu. Taką refleksję mieliśmy w czasie podróży razem z panem Waldemarem Posiadło tutaj z Radzenia Podlaskiego, który jest sekretarza wojewódzkiego Komitetu Ochrony Pamięci Walki Męczeństwa, że 13 grudnia 1981 roku to też była niedziela. Jakże inna była ta niedziela od tej dzisiejszej, która nas tutaj dzisiaj gromadzi. Naszym pokoleniom, zwłaszcza młodym pokoleniom, wydaje się, że pokój został nam dany, wolność została nam dana i ona już sobie tak będzie trwała. Nic bardziej mylnego, wydarzenia ostatnich miesięcy przekonują nas, że zagrożenie dla tego pokoju, dla tej wolności, mówią o kwestiach zewnętrznych, o kwestiach, które dzieją się na Ukrainie, o sprawach, które dzieją się na granicach Unii Europejskiej, przekonuje, że ten pokój rzeczywiście jest cały czas do zdobywania. Bo wolności i pokoju, jak mówił świętej pamięci święty Jan Paweł II, nasz wielki papież w Koszalinie w 1991 roku, nie da się tylko posiadać. Wolność, a zatem i pokój, trzeba ciągle zdobywać. A zdobywa się tą wolność i ten pokój poprzez użytek w prawdzie. Panie, uświęć nas prawdzie, mówi wówczas Ojciec Święty Jan Paweł II. I tak tę wolność zdobywali właśnie wszyscy ci internowani, wszystkie te ofiary stanu wojennego, które na pewno są również tutaj na tej sali i na pewno są mieszkańcami tej gminy. Tak tę wolność zdobywał dla nas ten świętej pamięci Józef Liza, pochowany na cmentarzu w Tarnogrodzie. Ale tak tę wolność zdobywać musimy również my, czyniąc użytek w prawdzie. Tak tę wolność zdobywa młodzież i dzieci z tej szkoły tutaj w Białce, przekazując nam prawdę o Bożym Narodzeniu. Prawdę o Bożym Narodzeniu, prawdę o zmartwychwstaniu, prawdę o zbawieniu. To jest ta droga do wolności, którą cały czas musimy zdobywać. W imieniu pani prezes Rady Ministrów Beaty Szydło
całego rządu, którego mam honor reprezentować na terenie województwa lubelskiego. Chcę Państwu przekazać życzenia, które padły już w tej scenie. Rzeczywiście są piękne. Ja miałem dokładnie za udział powtórzę, bo są tak piękne, że warte powtórzenia. Chcę życzyć Państwu, ażeby blask gwiazdy betlejemskiej, z którego bije pokój i wolność, rozświetlał każdą noc i każdy dzień Państwa życia w każdym dniu tego roku 2015 i w każdym dniu nowego 2016 roku. Takie są moje życzenia. Szczęść Boże, ale jeszcze prezent. Otóż chcę Państwu zakomunikować, że w dniu jutrzejszym z rana przekazuję Pani Premier Beacie Szydło mój wniosek o powołanie na stanowisko wicewojewody lubelskiego Waszego człowieka, Pana Roberta Gmitruczuka. Panie wojewodo, drogi Robercie, witaj drużynie. Wszystkim Państwu raz jeszcze życzę wesołych świąt i pięknego dzisiejszego wieczoru. Szczęść Boże. Bardzo serdecznie dziękujemy panu wojewodzie. Po raz pierwszy na takiej naszej uroczystości jest pan wojewoda, ale widzę, że po raz pierwszy na takiej uroczystości jest dwóch wojewodów. Tego to jeszcze nie było. Dziękuję bardzo panie wojewodo. Na pewno będziemy prosić pana wojewodę o współpracę, będziemy prosić o pomoc, ale też panie wojewodo, proszę liczyć na nas. Też będziemy ciebie wspierać w twoim działaniu. Co prawda jest ono spójne, bo uważam, że działanie rządu i działanie samorządu, żeby osiągnęło sukces, musi być spójne. I tak będziemy pracować. Czy ktoś z Państwa chciałby jeszcze zabrać głos? Bardzo proszę przedstawiciela marszałka województwa lubelskiego, pana Sławomira Sosnowskiego, który dzisiaj jest chory, nie przyjechał, a jest z nami pan dyrektor Marcin Czyżek. Bardzo prosimy też na scenę, żebyśmy wszyscy mogli widzieć. Wasza Ekscelencjo, księży biskupie, przygodni księża, panie wojewodo, pani przewodnicząca, panie wójcie, szanowni państwo. Niezmiernie się cieszę, że mogę dzisiaj być tutaj z państwem w czasie tak wyjątkowej chwili, jaką jest czas poprzedzający narodzenie Jezusa. Cieszę się również z tego powodu, że uczestnicząc w Wigilii gminy Razem Podlaski przypadł mi w udziale zaszczyt reprezentowania pana Sławomira Sosnowskiego, marszałka województwa lubelskiego. Boże Narodzenie to szczególny czas. To czas radości, czas miłości, czas wspólnych, rodzinnych spotkań oraz przede wszystkim czas, może nie przede wszystkim, ale także czas składania życzeń. Dlatego też korzystając z okazji, chciałbym w imieniu pana marszałka, jak również swoim własnym, wszystkim państwu tutaj obecnym, jak również wszystkim mieszkańcom gminy Razem Podlaski złożyć najserdeczniejsze życzenia. Życzę Państwu dużo zdrowia, dużo radości, dużo miłości, dużo ciepłych, rodzinnych spotkań. Życzę Państwu, aby gwiazda betlejemska oświetlała Państwa drogi życiowe. Życzę, aby nowy, nadchodzący rok był rokiem spełnienia marzeń, nadziei, rokiem realizacji nawet najambitniejszych planów. Niech nowy 2016 rok będzie dobrym rokiem dla nas wszystkich. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo panu dyrektorowi. Bardzo dziękuję. Z tego co widziałem, to pan burmistrz prosił, pan dyrektor jeszcze, tak, pan wojewoda. Bardzo proszę. Zastępca burmistrza miasta Radzy Podlaski, Tomasz Stefan, w imieniu pana burmistrza Jerzego Rymka, który dzisiaj jest w Warszawie, żeby też zaznaczyć nasze poparcie wspólne.
właśnie pan wójt teraz spalił duchę. Szanowni Państwo, w imieniu pana burmistrza, który, jak pan wójt przed chwilą powiedział, nie mógł być dzisiaj z Państwem, chcę przekazać również w imieniu władz zaprzyjaźnionego miasta Radzynia, sąsiada, najserdeczniejsze życzenia, dołączyć do tych pięknych życzeń, które właśnie z tego miejsca już popłynęły. Niech ten, którego przyjście na świat stanie się niewinną dzieciną, świętujemy w tym okresie, Wszechmogący Bóg, niech Państwa bliskim i rodzinom błogosławi na ten czas, ale też na cały 2016 rok. Wszystkiego najlepszego. Pana dyrektora, bo nie wiem, wojewodę, ale znowu nie chciałbym spalić, żeby niczego nie zepsuć absolutnie. Bardzo prosimy, Robercie. Z panem dyrektorem Biura Senatorskiego, senatora Grzegorza Bierockiego, też współpracujemy od wielu lat i ta nasza współpraca też jest pomyślna. Ekscelencjo, czcigodny księże biskupie, panie wojewodo, pan wojewoda zadał mi taki kazus do rozwiązania tutaj z prostego względu, bo ustalone jest tak, że zastępca nie występuje po swoim szefie, ale jak każdy kazus, trzeba go rozwiązać. I tutaj dziękuję ślicznie panu wójtowi. Otóż na studiach, jako młody chłopak z wioski, usłyszałem, jak profesor z prawa rzymskiego mówił, wiecie dlaczego Rzym był taki wielki? Bo składał się z dwóch elementów. Z rolników, którzy myślą daleko do przodu, i z prawników, którzy muszą rozwiązywać szybko problemy. A więc, korzystając ze słów pana wójta, chciałbym, reprezentując jeszcze tutaj pana senatora Grzegorza Bieleckiego i pana posła na Sejm Janusza Szewczaka, którzy już właśnie zakończyli, ale tak jak była mowa, dzisiaj upamiętniali ofiary stanu wojennego i wspierali rząd Rzeczypospolitej w Warszawie, pragnę Państwu złożyć najserdeczniejsze życzenia zdrowia, szczęścia, pomyślności w nadchodzącym czasie. To jest jakby koniec mojej służby na rzecz parlamentarzystów. Teraz przechodząc na służbę Najjaśniejszej Rzeczpospolitej, chciałbym zacytować słowa wiersza, które teraz są elementem wspaniałej polskiej kolędy. Podnieś rękę, Boże Dziecię, błogosław ojczyznę miłą, w dobrych radach, w dobrym bycie, wspieraj jej siłę swoją, dom nasz i majętność całą, i wszystkie wioski z miastami, a słowo ciałem się stało i mieszkało między nami. Panie Boże, błogosław Polsce. Wszystkiego najlepszego. Bardzo serdecznie dziękuję. Zapraszam bardzo serdecznie przewodnicząca Rady Gminy Radzyń Podlaski, pani Joanna Grochowa. Ekscelencjo, czcigodni księża, dostojni goście, szanowni państwo. Święta Bożego Narodzenia są czasem wyjątkowym w życiu każdego chrześcijanina. Są czasem radości i uroku, a także zadumy, refleksji i postanowień. Na te zbliżające święto Bożego Narodzenia pragnę złożyć w imieniu Rady Gminy Sołtysów i w imieniu własnym najserdeczniejsze życzenia. Niech radość narodzenia Dzieciątka Jezus przynosi ciepło, wzajemne zrozumienie i szacunek. Niech w waszych domach nigdy nie zabraknie ciepła rodzinnej atmosfery.
Niech każdy dzień nowego 2016 roku będą obfitowały w łaski Boże, zdrowie, pomyślność i sukces. Wszystkiego najlepszego. Dziękuję bardzo, panie przewodniczący. Dziękujemy nie tylko za życzenia, ale za tą wyjątkowo bardzo dobrą współpracę. Myślę też, że owocną.